Tramwaj, kierunek zachodnia. Witam Was tutaj, cześć i Czemząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek zachodnia. Dokładnie w tym miejscu obok West Station, czyli tego wejścia od tej strony przy Alejach Juzelińskich na Warszawę Zachodnią, będzie się znajdować podziemny przystanek tramwajowy na poziomie minus 2 i realizacja jego zacznie się, kiedy będzie zamknięty peron pierwszy, drugi i same West Station z przejściem podziemnym. Wtedy faktycznie rozpocznie się budowa tego przystanku podziemnego, z tym, że to będzie na razie tylko i wyłącznie kubatura, a tramwaje warszawskie wejdą tam bezpośrednio, najprawdopodobniej po zakończeniu robót budowlanych w okolicy. I to jest akurat ciekawe, za chwilę Wam powiem o terminach, które są planowane na rozpoczęcie prac budowlanych na tym odcinku. Jest to o dziwo całkiem bliski termin, jak się dowiedziałem w ostatnim czasie. Natomiast w tym miejscu będzie nowy przystanek tramwajowy, Dworzec Zachodni Kolejowa, czyli aktualnie tak się nazywa ten przystanek mniej więcej. Co warto podkreślić, ten przystanek nie jest w ogóle teraz aktualnie budowany, jest to nowa część, która będzie realizowana tylko i wyłącznie już przez tramwaje warszawskie, nie we współpracy z PKP. I nie wiemy na razie, kiedy ten odcinek w kierunku właśnie tutaj Woli będzie realizowany. To wszystko, co teraz widzicie, mniej więcej w tymże rejonie, tutaj zakręty bezpośrednio przy gazowni i tak dalej, to wszystko to jest już naprawdę duża przyszłość, bo o ile wiadomo, tramwaj do Wilanowa właśnie się składa, rozpoczyna się właściwie od tego odcinka, kończy się na Adama Branieckiego, to jest bardzo długi odcinek trasy tramwajowej. Natomiast, co warto podkreślić, również tutaj są po prostu te dwie odnogi. Tu będzie przystanek, mniej więcej spodziewam się, że będzie się nazywać, jak właśnie tutaj napisałem Wam, bo nie ma jeszcze oficjalnych nazw tych przystanków, więc wszystkie tutaj mniej więcej, co widzicie w miejscach, gdzie nie ma przystanków tramwajowych, to tak będzie się mniej więcej to nazywać, tak przynajmniej przewiduję. No i tutaj właśnie bezpośrednio tą ulicą byłby wjazd obok przystanku tramwajowego Szpital Wolski w tymże miejscu. Tramwaje mogłyby skręcać zarówno w lewo i w prawo, jak teraz jesteśmy z tej perspektywy. No i w ten sposób można byłoby dojechać tramwajem na Warszawę Zachodnią z Woli i Bemowa, czyli coś, co byłoby według mnie całkiem przydatne. Lub ewentualnie nawet z koła, bo wszystkie tutaj możliwości są do zrealizowania. Także taka tutaj ciekawa trasa tramwajowa. Czy powstanie? Na pewno tak. Pytanie tylko kiedy. Na to chwilę jeszcze musimy poczekać. Jeśli się zastanawiacie, czemu mój głos jest taki trochę dziwny, dlatego że jestem chory i leżę w łóżku. Ale mniejsza z tym, bo tak to wygląda w tymże miejscu. No i na tej całej trasie jest pozostawione miejsce na tą linię tramwajową. Oczywiście część drzew będzie musiała zostać wycięta, ale spokojnie, zawsze tramwaje warszawskie to dbają, aby o wiele więcej drzew nowych zostało zasadzonych przy ich trasach tramwajowych niż usuniętych, bo usunięte są tylko te, które są faktycznie w kolizji albo z drogą, albo z środowiskiem tramwajowym, bądź też z przystankami, które po prostu nie da się obejść w żaden sposób. No też, bądźmy szczerzy, trasa tramwajowa powinna być w miarę szybka, bezpieczna, tak aby tramwaj po prostu pokonywał tą trasę z dobrą prędkością i szybko można było dojechać do celu. Tutaj są oczywiście, no tak, te rotundy, które cały czas stoją, w środku są w prętach, ale stoją, więc całkiem ładnie wyglądają. No i tutaj już widzimy bezpośrednio Warszawę Zachodnią, cały plac budowy z przebudowy w tymże miejscu, całe biuro budowy. No tego trochę tu jest, no i właśnie również w tym miejscu jest wysunięty ten fragment, bo tutaj ten przystanek tramwajowy, który Wam przed chwilą mówiłem, w tymże miejscu, czyli przystanek Warszawa Zachodnia Kolejowa, będzie tutaj na poziomie minus 2. Ten przystanek również będzie pod przejściem podziemnym. Będą do niego zejścia w postaci schodów ruchomych i wind. I dopiero później przy tutaj gazowni będzie wyjazd z tunelu. Tak mniej więcej wygląda projekt i plan tychże przystanków. Też jak widzicie jest ten odjazd na Odolany. Zresztą na Odolanach jest mnóstwo zaplanowanych linii tramwajowych, ale aktualnie te osiedla, które są na Odolanach, są całkiem małe względem tego, co jest zaplanowane na całych terenach kolejowych. Więc dopóki to się nie zmieni, tam tego tramwaju raczej w najbliższym czasie nie będzie. Po prostu tam są się rzeczy jeszcze tereny kolejowe. Teraz znajdujemy się bezpośrednio na poziomie minus 2 w tunelu tramwajowym, patrząc w kierunku Warszawy Zachodniej, w kierunku West Station, czy jak wolicie, w kierunku Alei Juzelińskich. Tutaj tramwajowy kończy się pod peronem 8, 7, 6, pod peronem 6 się kończy, trochę nawet wcześniej, jak tutaj możecie zobaczyć, ponieważ po prostu w tym miejscu dalej prace wykopowe jeszcze nie były realizowane, w związku z tym, iż tam te stare perony są jeszcze
działające. Przejdźmy teraz w drugą stronę. Tutaj, jak widzicie, to torowisko będzie mniej więcej rozdzielone. Jeden tor będzie po jednej stronie tutaj słupów, drugi będzie po drugiej stronie. No i oczywiście jeszcze część tutaj ewakuacyjna, jak coś musi być pozostawiona. Tak jak widzicie, ten tunel, on pozostanie przez najbliższe najprawdopodobniej 10 lat przy dobrych, bo jeszcze muszą powstać wszystkie projekty, zagospodarowanie terenu, przetargi wszystkie na to wszystko. I wtedy tramwaj faktycznie stąd będzie rozjeżdżać. Tutaj jest wielka komora, którą właśnie widzicie, gdzie będą tramwaje mogły skręcić zarówno w kierunku właśnie tutaj Woli i przystanku Szpital Wolski, w kierunku Odolan, to jest akurat ta, w prawo to jest na Szpital Wolski, w lewo zakręt jest na Odolany, a z tyłu za nami jest aleje, są aleje jerozolimskie. Także tak to wygląda. No i tutaj właśnie prosto za tą ścianą dokładnie, którą widzicie na wprost, jest planowany ten przystanek tramwajowy Warszawa Zachodnia, ulica Kolejowa, o właśnie, to tak jak tutaj widzicie, no Dworzec Zachodni, tak, no, Kolejowa tutaj akurat tramwaje mają trochę te inne nazewnictwo i ogólnie WTP w tymże miejscu. No i właśnie w tymże miejscu to będzie, natomiast tutaj już dalej się zaczynają rozjazdy w kierunku właśnie na przykład prosto Odolan. Jak widzicie, jest tutaj masa tych słupów, ale są tak poustawione, aby torowisko tramwajowe na spokojnie mogło tutaj powstać. No i jak widzicie, prac tutaj większych aktualnie już nie ma. Sam jak byłem tutaj na tej części, to zbytnio nie było żadnych osób poza mną i osobą oprowadzającą mnie po placu budowy, więc co możemy tutaj podkreślić, to po prostu to, iż ten tunel taki pozostanie do momentu rozpoczęcia prac budowlanych przez tramwaje. Nie będzie tu torowiska, nie będzie tu sieci trakcyjnej, nie będzie tu żadnej elektroniki czy energetyki, żadnych przekładek, wszystko tutaj jest, tak już pozostanie do momentu rozpoczęcia prac budowlanych przez tramwaje. A tu będzie się znajdować kolejny przystanek tramwajowy, czyli Dworzec Zachodni, peron 9, najprawdopodobniej w ten sposób to będzie nazwane. I tutaj pod ten przystanek tramwajowy są pozostawione już miejsca, ponieważ on się znajduje faktycznie pod przejściem podziemnym w kierunku peronu 9. To tutaj tak, windy będą ślepo zakończone aktualnie do poziomu minus 1, czyli do przejścia podziemnego. Schody jeszcze nie powstają i ich nie będzie do momentu rozpoczęcia prac budowlanych przez tramwaje. Natomiast to najważniejsze są również miejsca na schody ruchome, ponieważ na ten przystanek tramwajowy zaplanowane są na każdy z peronów, a są tutaj dwa perony przystankowe, tramwajowe, dwa ciągi schodów ruchomych, czyli łącznie cztery schody ruchome do góry i do dołu z tych obydwu przystanków, czyli łącznie aż 8 schodów ruchomych. To jest naprawdę niesamowicie duża liczba. No i oczywiście jedna para zwykłych schodów też będzie pozostawiona przy okazji. Także w tym miejscu jest planowany ten przystanek tramwajowy. Tak jak mówiłem, ten odcinek na Odolane jest jeszcze później planowany niż ten w kierunku Szpitala Wolskiego, więc to jest 10 lat plus, zanim to powstanie, ale tunel już jest i to jest najważniejsze, a w tym miejscu będzie przekop, dalej jak patrzyliśmy na tą ścianę, pod Prymas Tysiąclecia i dalej w kierunku Odolan, gdzie będzie już wyjazd bezpośrednio z tunelu tramwajowego. Także tam też to będzie planowane, realizowane, ale z tego co wiem, raczej nie TBM. Dobrze, mniej więcej tutaj jesteśmy znowu przy tym właśnie przystanku tramwajowym, możecie zobaczyć. Tutaj miejsca, gdzie właśnie jest ślepo zaślepione windy, to dobrze widać, jak i również tam, gdzie są schody, są takie elementy stalowe zamontowane w tychże miejscach. A tutaj mamy się na przykład dołek pod schody ruchome, bo one muszą mieć zawsze całą maszynerię na dole. A tutaj jest górna część zaślepiona aktualnie tymczasowo, także miejsce jest na to wszystko pozostawione, aby spokojnie tramwaje mogły później to zrealizować. Na pewno jesteście ciekawi, jak wam przed chwilą powiedziałem, kiedy to wszystko będzie realizowane. Cały tunel od Alei Zelimskich do pętli Banacha będzie realizowany oczywiście odkrywkowo pod Parkiem Zachodnim i pod Alejami Zelimskimi. No bo wiadomo, TBM tam nie jest potrzebny, tam tramwaj tylko schodzi na poziom minus 2, no ale wiadomo, będzie dosyć duże utrudnienie na Alejach Zimskich, no bo jednak to jest odcinek, gdzie faktycznie dosyć duży jest ruch. Co do Parku Zachodniego, tam nawet drzewa są specjalnie poustawione w ten sposób, aby nie były na trasie tego tunelu, aby nie trzeba było ich przesadzać, więc miejsce na ten tunel tramwajowy na miejsce wykopu jest pozostawione, później tam te drzewa będą posadzone ponownie. Nie. Lub po prostu będą posadzone po raz pierwszy w tymże miejscu, gdzie wcześniej nie mogły być zrealizowane. Wyjazd, to w poprzednim filmie mniej więcej pokazywałem, gdzie się tam znajduje. Natomiast co jest ważne, ten właśnie odcinek od West Station, czyli Warszawy Zachodniej przy Alejach Jezyńskich, do pętli Banacha z całymi rozjazdami tam właśnie przy przystanku tramwajowym Bitwy Warszawskiej 1920 u zbiegu ulic Grójeckiej, Stefana Banacha i oczywiście Bitwy Warszawskiej 1920.
Także to wszystko będzie w tymże miejscu, tam będzie pełna gwiazda tramwajowa i to wszystko będzie wyglądać. A teraz macie zdjęcia z lotu powietrza nad właśnie tym tunelem w kierunku Odola. Znaczy teraz lecimy w kierunku Warszawy Zachodniej, Alei Jerozolimskich. No i ten odcinek, o którym właśnie wam teraz powiedziałem, czyli Jerozolimskie Pętla Banacha, będzie realizowany i przetarg na budowę ma zostać ogłoszony mniej więcej na przełomie tego roku, z tego co wiem z ostatnich informacji. Czyli albo początek, albo koniec tego roku, albo początek nowego roku, albo koniec nowego roku, czy 2023 roku, początek. Najprawdopodobniej możemy się spodziewać, iż będzie przetarg, no i później pewnie z miesiąc czy dwa rozpoczną się początkowe prace budowlane na tym odcinku. Nie mogę się doczekać, szczerze powiedziawszy, bo wtedy już faktycznie to, co wam teraz pokazuję, czyli tramwaj kierunek Warszawa Zachodnia, będzie już tramwaj kierunek Warszawa Zachodnia. To byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny znaczek. Bardzo dziękuję BuddyMaxowi za możliwość wejścia na plac budowy ponownie. Jak i również zachęcam was do wejścia na grupę na Facebooku Co u Tramwajów Warszawskich, gdzie pokazuję zdjęcia zarówno z dołu, jak i z innych inwestycji i wszyscy pokazujemy sobie zdjęcia z różnych klasów budowy tramwajów. Macie link do niej teraz w karcie i w opisie. No i oczywiście zapraszam również do wspierania mojego kanału. Dziękuję wam wszystkim wspierającym, których możecie zobaczyć na samym końcu. Cześć!